No, może być? O, tutaj możemy się... Dla portalu Pasja Sportu Walki Sandra Drabi, choć mojego gościa właściwie nie trzeba przedstawiać. Witaj, Sandra. Witam serdecznie. Sandra jako gość honorowy gali Soma Fight Gym, więc pierwsze pytanie naturalnie. Jak to przedsięwzięcie oceniasz? A wiemy o tym dobrze obydwoje, że masz duże doświadczenie, jeśli chodzi o galę i cyklu, o tego typu galę i przedsięwzięcie. Tak, byłam na wielu galach. Ta gala jest zorganizowana po raz pierwszy, więc myślę, że jak na pierwszy raz to fajnie to wypadło. Gala była zrobiona, przygotowana bardzo dobrze, a chyba co najważniejsze, by pojedynki były na wysokim poziomie. Nie było tu słabych zawodników. No ja nie byłem od początku, czyli powiedzmy od południa, natomiast pojedynki były czasami tak wymiany, takie tempo, takie wymiany. Zatem jak na te walki patrzyłaś, nie kurciło cię, by wejść, ale bym sprzedała jakieś kopnięcie? No muszę powiedzieć, że ja w ogóle jak walki oglądam, a jeszcze jak moi znajomi walczą, koledzy z klubu, no to ja oczywiście się bardzo emocjonuję i oczywiście mam takie czasami chwile, żebym tam skoczyła i najchętniej pomogła, no bo to jednak są duże emocje. Walki były naprawdę bardzo zacięte. Praktycznie każda. Nie było żadnej takiej walki, żeby była jakaś walka oddana, żeby była jednostronna. Cały czas w każdej walce było jakieś tempo i naprawdę fajnie się to oglądało. Porównując walki bokserskie, twoją obecną formułę i walki kickbokserskie, która formuła wydaje się trudniejsza? No boks jest bardziej analityczny, K1 jest takie bardziej widowiskowe. Jak byś to mogła porównać, te dwie formuły? No ja myślę, że na pewno w formułach też kopanych więcej się dzieje, więcej możliwości akcji, tak? I te nogi też jakby tutaj są takim aspektem dominującym. Więc myślę, że więcej akcji takich ciekawszych jest jednak w tym kickboxingu zaskakujących. No boks jest bardziej spokojny i wiadomo, że tych akcji może być mniej. A czykolwiek ja bardzo jedną i drugą dyscyplinę bardzo lubię. Myślałaś jeszcze o przyszłości, nie mówię, że teraz, ale w takiej nawet dalszej przyszłości, aby toczyć walki również takim bokserskie? Wiesz co, nie zastanawiam się nad tym teraz, bo skupiam się teraz na kolejnych igrzyskach olimpijskich, chcę zdobyć tam kwalifikacje i jakby inne rzeczy sobie... Tak, jest ta wizja i nawet nie myślę o innych sztukach walki. Więc którą walkę byś tutaj mimo wszystko, mówiłaś, że wszystkie były dobre, natomiast mimo wszystko, którą walkę byś tutaj wyróżniła i co byś, i ty również to możesz powiedzieć o chłopakach, chłopaków Somy. O chłopakach Somy, przepraszam, zmęczony jestem. No bardzo mi się podobała walka Majka, zresztą wygrana, ale bardzo mi się podobało, jak zawalczył, bo zachował zimną głowę, gdzie mu się wcześniej zdarzało właśnie tracić troszeczkę tą głowę i się często podpalał, a tutaj widzę, że od początku do końca była przemyślana każda akcja, więc to mi się podobało. Podobała mi się walka Roberta Sobonia, bo była bardzo zaciekła, bardzo. No niestety w tej walce Robert ulegnie jednogłośnie na punkty, ale walka chyba naprawdę się też podobała. Bardzo się tak podobała. No natomiast Maciek troszeczkę za mało akcji, za bardzo tak statycznie. No i niestety rywal od początku do końca był tutaj wyraźnie lepszy. Wyraźnie lepszy, natomiast czy się możemy spodziewać, że Soma Fight Gym w jakim stopniu, mówię tutaj o Federacji Soma Fight Gym, w jakim stopniu i tym samym Kielce staną się stolicą polskiego kickboxingu. Mamy dużo tradycji w kickboxingu w Polsce i w Kielcach, już nie mówiąc nawet o DSF-ie, którego dzisiaj nie ma. Byłoby takie miejsce. Znaczy ogólnie Kielce bardzo cieszą się dużą popularnością, jeśli chodzi o sporty walki. Co chwilę są gale boksu, teraz dołączamy my, gale kickboxingu. Myślę, że może się stać stolicą kickboxingu, tym bardziej, że na przykład nasz klub Kickboxing Kielce jest jednym z najlepszych klubów, jeśli chodzi o tą formułę i mamy zawodników, którzy walczą na arenach międzynarodowych, na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy. Zresztą ja sama uzyskiwałam bardzo wysokie wyniki w tym sporcie i to właśnie spod ręki organizatora i trenera klubu Marka Sobonia. Marka Sobonia mówisz. Marek Sobonia jest znaną personą w świecie kieleckiej sportu walki i w ogóle ogólnopolskiej sportu walki. W jaki stopniu jest ikoną, uważam, jeśli chodzi o kickboxing w Kielcach. Natomiast również mamy inne sukcesy w formule Muay Thai. Jakub Posłowski zdobył Mistrzostwo Świata, więc uważam, że byłoby takie miejsce i trzymam kciuki. Nawet sam jak będę mógł, to pomogę w jakim stopniu, a robiłem gale zawodowe, żeby takie gale się odbywały, bo uważam, że jest tutaj takie pole. Natomiast pytanie moje ostatnie.
Aleksandra. Jak tutaj ci się komentowało z panem Januszem Pinderą? Widziałem, że byłaś przy stanowisku komentatorskim, więc to jest takie twoje pierwsze doświadczenie? Tak, to jakby był mój debiut i mega się cieszę. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie mogłam to zrobić z panem Januszem Pinderą, bo był to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłam siąść przy stanowisku komentatorskim właśnie wraz z panem Januszem. Tak więc życzę ci więcej takowych wyzwań, ale natomiast najpierw oczywiście zdobycie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, więc wszystkiego dobrego ci życzę. Sandra, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I pozdrawiam wszystkich sympatyków sportu walki. Pasja sportu walki. Tak jest.